Finiszujemy w hali widowiskowo-sportowej, do której wbiegamy przez bramę, która będzie otwarta. Tam widzieliśmy baner mety. Na trasie są dwa punkty spożywcze. Pierwszy na 6 kilometrze i tam będzie można pobrać sobie kubeczek z wodą. Drugi punkt na 11 kilometrze, tuż przed wbiegnięciem na drogę asfaltową. I tam również będzie woda do pobrania. No oczywiście za wszystkich trzymamy bardzo mocno kciuki, jest nas około 150. Jeszcze jakby po tych latach covidowych nie odbiliśmy się co do ilości startujących w przeróżnych biegach, bo to nie tylko bieg Świętego Huberta, w którym ta frekwencja jest jakby co roku po covidowym, drugim roku mniejsza, ale odliczamy sobie 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Brawo, brawo, rusza liczna grupa biegaczy, 15 km przed wami, z każdym metrem coraz mniej, a tabliczki będą wskazywać ile tych... Jak było? Super. Opowiadajcie. Super, była fajna trasa. Fajna. Ja pierwszy raz zadowolona, wrócę za rok. Aha, jednak. Tak. To bardzo miłe. Błoto nie dało się bez znaki? Nie, było troszkę, ale nie było takie. Takie nasze tereny, my też po lesie. My zwyczajne do takich tras. Znacie to, tak, znacie tak. To. Słuchajcie, ta pasja, jak długo u was trwa? No kije. Troszeczkę kije bliżej, tak, troszeczkę się. O tak, o, teraz to no kije tak od 2 lat, a wcześniej było bieganie, nie? No. Największy sukces? No mój to jest. Na 15 km tutaj właśnie na biegu. Ja pierwszą dyszkę w Sylwestra i potem do pracy. Dla mnie to jest wyczyn taki, że. Największa porażka? Nie wiem, nie ma porażki. My jesteśmy zawsze zadowolone, bo nie ma porażki. Biegamy bardziej dla przygód, dla przyjemności, więc czy chodzimy i... Dokąd po tym biegu się wybieracie? Do domu. A następna impreza? Jutro w Gdańsku. Też kije. Życzę powodzenia i sukcesu. Dziękujemy.